żyje. Powrócił. Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Livera, modyfikacji do gry Gothic 2. Tak się prezentuje moja postać na chwilę obecną, tak też wyglądają zadania, a tak ostatnio zdobyty ekwipunek. Czemu jestem przy Meldorze? No bo chciałem go w sumie kraść. Cześć stary, pokaż mi swoje towary, dziękuję bardzo. 100 expa i 55 sztuk złota. Złota mam coraz więcej, 1700, no to już się robi ładna suma. Co by jeszcze tutaj zrobić? Wbić chyba do tego domu. Tak jest, tutaj nikogo nie powinno być. Dziękuję, strzała razy 3. Kradniemy co możemy i uciekamy póki możemy, nie? O to chodzi, żeby tutaj pięknie po prostu orać wszystciutko. Tak jest, wchodzimy jak do siebie. Oj. Cholera, czego chcesz? Przepraszam moi drodzy, to był mój duży błąd. Bo oczywiście pochodnie trzeba odpalić wcześniej, chyba przed tutaj okradaniem. Co to? O, chyba się nie gapnęli. Dobrze, no to ciśniemy. Tutaj coś jest? Nie, pusto. No to musimy skradać się dalej i zgarniać po prostu fanty, które nam się prawnie należą. Tutaj coś jest? Tu też nic nie ma. Gdzie tutaj coś może będzie? O, tu, miotła. O, trochę mało. Dobra, lecimy dalej do tego Sullivana. Może nie na szybciocha. O, i teraz na szybciocha. Jak poszedł spać, to dobrze. Trochę pokradamy na początku tego odcinka wszystkich praktycznie, ile wlezie. Zobaczymy, ile uda nam się ukraść. Kosz, Sullivan, perła, odłamki bursztynu. Dziękuję bardzo. Co można, to można. Co się widziało, a się zniknęło, nie pisze się w rejestry. Dobra, nie wiem czy to mam, to jest dobre powiedzenie, czy to jest złe powiedzenie, ale róbmy to, proszę bardzo. Tutaj jeszcze mamy, no podejść do drzwi, jak i ja no podchodzę. I co my tutaj mamy? Dobry krótki miecz, o proszę bardzo. Dobry krótki miecz jest... 30, 50, a wcale nie jest taki dobry. Wcale nie jest taki dobry. A co my tutaj mamy? Hopa. No tym razem cię mam. Mateusza okraść. Dobra, szafa Matea to jest lewo, prawo, 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 lewo, prawo. Dziękuję bardzo, strzała złoto. Złoto to jest to, co jest po prostu dla mnie bardzo, bardzo istotne. Dobra, i kuferek. Kuferek, Mateusz, chyba wszyscy mistrzowie mają ten sam kod. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo. Ryba, kwarcyc, esencja. Zgarniamy 36. Najgorsze w tym okradaniu wszystkich jest to, że w pewnym momencie kończy się udźwig. I to jest najgorsze. I kolejna skrzyneczka, proszę bardzo. Bosper czeka na okradzenie. Dobra, tak jak powiedziałem, to samo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Wszyscy mistrzowie na jednym kodzie lecą. Widać, kto im skrzynki tutaj robił i zamki zakładał, bo chyba, jeśli nie pamięć nie myli, to mistrz Torben jest stolarzem, który jest jednocześnie tutaj zakładaczem wszelkiego rodzaju zamków, tak? No właśnie. A skoro mistrz Torben to zakłada, to nie mogło być inaczej jak zakładanie tego samego kodu, nie? Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Proszę bardzo, to samo. To samo. Po prostu wszędzie mają ten sam zamek. Dobra. Tu raz. I jeszcze świetliste kowadło. Mogę w to uwierzyć. Kto opowiada takie rzeczy? Tak jest, dziękuję bardzo. Zgarniamy wszystko, co my tutaj mamy. Tutaj co mamy? Kosz. Naprawdę, sama smoła.
Może się przyda. Dobra, kuferek kolejny. Kod ten sam. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. No mówię, że Mateo. Kwarcyt, złoto, 16 złoto. Ależ będę, polecę po siłę chyba. Przydałoby się trochę. Kluczyk, o. A to klucz ciekawy do czego? Dobra. Sztabki stali, super sprawa. Co my tu mamy? Harat. Szafka, stara moneta smoła. Lecimy dalej, zasuwaj, zasuwaj stary mój bohaterze. Bo jest 1:24 w nocy. Późno. Słyszę o tym po raz pierwszy. Mój mąż uważa inaczej. Pięknie, to fajnie, że twój mąż uważa inaczej, ale moja właściwie nie żona, ale kobieta uważa, że postępuje właściwie. Dobra, chodźmy tutaj. Co my tu będziemy mieli? Tu o. Wszyscy śpią? Śpią pięknie, pięknie po prostu. U Zurisa już chyba ktoś lepszy zakładał zamki, bo jest trudniej. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Lepiej, proszę bardzo, światło sennie, pamięć źródłowa i 20 sztuk złota. Jak pieńku, pięknie, dziękuję. Dobra, to stary, teraz musimy wychodzić im szybciej. A to nie ja, ty moja, nie moja pochodnia tutaj była. Im po prostu gdzieś się ognisko pali na górze. Ciekawa sprawa, ale to nie moja wina. Dobra, a co bym jeszcze chciał? Moi drodzy, tutaj jeszcze jest pewne miejsce, które warto odwiedzić. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Co my tutaj mamy? Pochodnia, węgiel, siarka, srebrne, srebra. Te srebra, srebra trzeba będzie sprzedać w dzielnicy portowej. Tam na pewno. Dobra, kufer. Złoto, srebrny puchar. Moc umarłych zawiera informacje o nieznanym eliksirze. Ciekawa sprawa, ciekawa. I wychodzimy, tu chyba wszystko już opędzlowane, tu opędzlowane, tu się nikt nie gapnął, cudownie, cudownie. Tu będzie ciężko wleźć. Nie wiem już w co wierzyć, już mi lepiej. To przecież wiadomo od dawna. Dobra, tu chyba poszło. Tu nic nie ma. To wchodzimy na górę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Złodziej bezimienny patrzy. Dobra, tu nic nie ma, ale tu coś jest. Okej, okay, dobra. Jak? Zgarniamy. Lewo, 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 prawo. Złoto, menzurka, srebrny. Słuchajcie, pierśni. Słuchajcie, mieszkań we wszystkich miastach i regionach królestwa. Jezu, jak on mnie przestraszył. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw. O drugich nocy? Każdy, przejmują królewscy paladyni lub sprzeciwi się królewskiej straży. Kiepski powiedziałby, że trzecia w nocy jest, panie. Z egzekucją tego prawa zajmie się wielmożny lord André. Ma obowiązek zgłosić się natychmiast. Dobra. Do lorda André. I tu? Co tu mamy? Okej, okay, ktoś tu śpi. Hakon. Sztylet ma pod łóżkiem? Co on tutaj? I stara moneta. Słuchajcie, sztylet pod łóżkiem robi. Zmęczony, głodny, ja wiem, zmęczony, głodny. Oczywiście. Ogłasza się, co następuje. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw. A ich karcy, kto przejmują królewscy paladyni lub sprzeciwi się królewskiej straży. Podlega surowej karze. Lecimy. Egzekucją tego prawa zajmie się mocny lord André, który popełnił jakiekolwiek wykroczenie. Ma tak? Obowiązek zgłosić się natychmiast ja. Do lorda André. Dobra. Lewo, lewo, prawo, lewo i zgarniamy. Co my tutaj mamy? Złoto, srebrny talerz, naszyjnik. Ale się, naprawdę, kurde, jak się czuję, że się pięknie obłowię. Oczywiście pójdziemy, moi drodzy, jeszcze w tym odcinku na pewno gdzieś pod expić postać. Może pokonać jakieś potwory, których nie pokonywaliśmy, bo chyba o to chodzi, nie? Głównie. Srebrny pierścień. Pięknie, dobra, zasuwamy, zasuwamy. Tutaj chyba wszystko ładnie pokradliśmy.
Teraz trzeba będzie zmienić lokację. Ej, dobra, ziomek. Ale się czuję jak... Kuchnia, a kuchnia. Chciałem, że balia. Ma obowiązek zgłosić się natychmiast. Dobra, miotła. O, i tu coś jest. I skórzany mieszek. Ty, ziomek, hej, dasz ty. Piwko? O, właśnie. O to mi chodziło. Dobra, co mamy tutaj za mieszek? 25 sztuk złota. I zaraz przeczytamy tą moc umarłych, nie? Ogłasza się, co następuje. Wszystko praktycznie co mogłem, to opędzlowałem. Zawsze to powtarzam. Dobra. Cześć. Dobra, sprawdźmy tą książkę. Nie jestem na to gotowy. Aha. Czyli muszę ważyć mikstury, inaczej będzie ciężko. Dobra, moi drodzy, to ja pobiegnę, odłożę rzeczy i wracamy. Moi drodzy, jest rano, ja się całkiem wyspałem, punkty trafień wpadły, cudowna sprawa, weźmy tutaj się trochę opijmy wody, żeby po prostu nam było lepiej, jeszcze stary, jeszcze opij, proszę bardzo. I pójdziemy jeszcze w jedno miejsce, a mianowicie do kapliczki nosa, może tak, zupa rybna, żeby full HP tutaj już mieć i o, cudownie. Poza tym, Torben, czy ja ciebie mogę okraść? Dość prosta, aczkolwiek to nie znaczy, że bardzo łatwa. Regis. Dość prosta. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie wiem już, w co wierzyć. Rupert, ciebie mogę chyba, co? Nie wiadomo już. O, dzieci niełatwa, dziękuję bardzo. 100 expa i 10 sztuk złota, cudnie. Cudna sprawa, moi drodzy. Tak trzeba żyć. To co bym chciał zrobić, to na pewno tak, skoczyć do Inosa, liczę na to, że dostanę siłę. Pójść jeszcze do Hildy, tam ją chyba też mogę okraść i na pewno mogę gulasz, więc też bym to chciał zrobić. Wzmacnia moją postać, wzmacnia, widzicie? Tu już jest pewna potęga. Fakt, noszę cały czas pierścień zręczności i to mi na pewno dodaje sporo, natomiast kto nie, tutaj nie wykorzystuje tych bonusów, żeby okradać innych, jest frajerem. Dobra. Co mi panie dasz w ten wspaniały czas? Tak jest, siła plus jeden. Cudnie. Siła plus jeden, 64. Idealna sprawa. A teraz tak, kogo mogę tu okraść? Malet. Dzieci niełatwa. Super. Muszę iść. 10 sztuk złota to nie majątek, ale exp to exp i o to głównie mi chodzi. Ty, Lobarta nie mogę. Hilda. Hey, sorry, ty. Ja wiem, że biedni jesteście, ale... Dziękuję. Jestem pewna, że stać cię na obiad w mieście. O, zostałem strażnikiem i już mi nie będzie dawała. Ależ to jest... O kurde, nie kojarzyłem tego. Farmer, wino tutaj też jest? Czy się opierdziela gdzieś? Tutaj ktoś jest. Ty, wino? Cześć stary. Dość prosta. Jakieś oprócz tego... Spoko, dziękuję bardzo. Kurde, ale dałem, no, ale musiałem w sumie questa wykonać, no i szkoda, bo zostałem w sumie strażnikiem. No i teraz troszkę bida, niechybnie straszna bida. Dobra, tu okej. Okay. Torbena chyba mogę okraść, wiecie co? Torbena chyba mogę okraść. Chwała Inosowi! Ano, chwała, nie mam pancerza, ale widzę, że spoko. O, 110 expa, no to chyba tego też będę mógł. No moi drodzy, Regisa nie byłem w stanie okraść, muszę wam powiedzieć, że nie byłem w stanie, ale to co jestem w stanie, no to tutaj ogarnąć te drzwi, cześć. Kod jest skomplikowany. Prawo, lewo, prawo. Proszę bardzo, ale okradłem, dobra. Wytrychy, piła, młotek. I tutaj skórzany mieszek i wytrychy. Proszę bardzo, skórzany mieszek mnie zawsze interesuje, 50 sztuk złota. Cudnie, czy coś tutaj? O!
Tu się udało otworzyć. Proszę bardzo, szczaw królewski. Wow. Proszę bardzo, wina. Ekstrakt, mana, esencja lecznicza. No ale ten szczaw królewski to mnie zainteresował. Tutaj. Gdzie ten szczaw królewski? Ciemny grzyb. O, jest szczaw. Trzy szczawie mam, proszę bardzo. Elegancko, elegancko. Coś tutaj jeszcze. O, i to mogę otworzyć. To są chyba mistrzów. Haciendy, strzały, rogi cieniostwora. I tu kolejny. Magazyny mistrzów. No, proszę bardzo. Złoto, już jestem przeciążony, bo sztabki stali zgarnąłem. To chyba tutaj po prostu siedziby mistrzów. No bywa, trochę was tutaj opierdzieliłem ze wszystkiego. Może byśmy z orkiem powalczyli, bo w sumie mam full HP. Więc wydaje mi się, że to nie głupi pomysł. Ja idę odłożę rzeczy i spróbujemy się zmierzyć z tym orkiem za miastem. Moi drodzy, to się wydaje dobry moment, żeby ruszyć na orka. Jedzenie się podświetla na żółto, więc lepiej nie będzie, nie? Dobra. Co my tu mamy? Ja mam jeszcze chrząszcze, które trzeba by było ubić, żeby nam walce nie przeszkadzały. Tak jest. Tak jest. To chyba jeszcze nie jest dobry moment. Moi drodzy, jak nie ork, to może jakieś inne stworzenia. Jesteśmy, już wam pokazuję gdzie, na mapie. Widzicie ten południowy teren. Jest dodana jakaś nowa tutaj lokacja. Wcześniej tego nie widziałem. I tutaj były gobliny, z tego co pamiętam. I są gobliny, więc może nimi się zajmiemy. Chodźcie, no mam lepszy pancerz w sumie, więc wydaje mi się, że to niech będzie głupie. Zwykłe gobliny. Tak jest. Dosyć prosto poszło, więc zobaczymy, czy dalej pójdzie. Moi drodzy, gobliny zwykłe nie stanowią dla mnie zagrożenia, ale tutaj coś jest chyba potężniejszego. Dobra, widzę, że jest coś potężniejszego. I biegnie to za mną. Ty, ziomek, czekaj, ej! Kolego! Ta jest. Pojedynczy goblin nie jest przeciwnikiem. To wygląda, moi drodzy, jak jakaś druga latarnia, więc ciekawe co to jest. I ciekawe co tam jeszcze zostało. No chodź stary. Tak samo tutaj trzeba. Co to jest? Ty ziomek. Kurde. Unika ciosów. Tak jest. Ależ... Łoch, jak się musi zbliżyć. Jak się musi zbliżyć, bo mega unikał ciosów skubany. No, nie przyfarciło mi się, to muszę powiedzieć. Kufer, złoto, dziękuję bardzo. Jakaś wieża taka skiterana na uboczu.
Dobra, możemy coś zjeść, bo w sumie wydaje mi się, że zup rybnych mamy multum. Opór i to jest chyba jedyne, co będziemy aktualnie dostawać, a jak nie, to musimy kupować. Tu jeszcze coś jest. Punkty trafień plus jeden, proszę bardzo. Skórzany mieszek, trochę złota. Ale tu chyba... Tu nie wiem, czy się można dostać. A można. Ale tu nic nie ma. Widok jest piękny, nie? Widok jest piękny, ale oprócz tego nic tutaj nie ma. Opa! Dobra, żyjemy, 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 żyjemy. I teraz tylko jeszcze pozytywnie zejść tutaj. O, tak. Dobra, dobra, dobra. Uf, udało się, udało się. Tryb życia plus jeden. To zawsze cieszy, jak więcej HP wpada. To jest zawsze miło. Coś tutaj jeszcze można znaleźć? O, tu jeszcze stare monety. Proszę bardzo. I tu chyba nic. Jeszcze sprawdzimy na mapce. Nie, wszystko. Wszystko, co mogłem znaleźć, to znalazłem. I jeszcze bym się udał w dalsze miejsce zwiedzać nowe tereny, które tutaj odkryłem. Jak widzicie, gobliny wszystkie mogę pokonywać. To nie jest żaden, absolutnie żaden problem. Natomiast co my tu jeszcze mamy do pokonania i czy jesteśmy w stanie to pokonywać? Dobra, tu jest jakieś zejście, widzę, tędy można zejść, o. Dobra, ja tutaj byłem, trochę tych potworków pokonałem, więc wydaje mi się, że powinno być trochę prościej, bo będzie ich mniej, ale patrzcie, jakie tutaj są tereny, co tu się dzieje w ogóle? Co tu dodali? Co tu jest? O, to jest. To jest opcja na walkę z cieniostworem. Czy cieniostwór jest dla mnie wystarczający, czy jest to już za duży potwór? No dobra. Ale animację ma. Nie. Moi drodzy, trzeba zdecydowanie ładować jeszcze w siłę. Albo broń jednoręczną. To jedyne opcje. A tu co mamy? Wargi. O, ciekawy jestem, czy jak sobie poradzę z wargiem. Wow. Też jest to poza moim zasięgiem aktualnie. Widzimy się chyba w mieście, moi drodzy. Moi drodzy, ale zamiast miasta postanowiłem poszukać jeszcze jednej miejscówki, w której mógłbym trochę podekspić postać. Tą miejscówkę dobrze znacie. O, rozszarpane ciało. Podpalmy to. 25 punktów doświadczenia. Tutaj jest ten teleport do magów wody. A tutaj, zapiszmy sobie grę. Tutaj, moi drodzy, powinny być ożywieńce, czyli zombie. Chodź tu. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie z zombiakami. Do tej pory to oni mieli prostą animację. A jest. Easy, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Dalej jest prosto, łatwo i przyjemnie. Dobra, moi drodzy, no to... Cóż, takie zombiaki to ja sobie mogę pokonywać po prostu. Easy peasy. I w sumie wiecie co? Może pokonajmy i sprawdźmy, co tutaj ciekawego będzie do zgarnięcia. Pojedynczo? Fajnie, fajnie, że tylko trzy są. Wydaje mi się, że kiedyś było ich więcej, ale może zrobili mniej. Nie szkodzi. Chodźcie.
Kolejny odcinek też zaczniemy od kradzieży, moi drodzy, bo patrząc na godzinę, którą tutaj mamy, to się wydaje idealnie po prostu, żeby okradać wtedy mieszkańców. Dobra, jedziesz, stary, jedziesz, nie pozwól mu. Tak jest. Super, nie pozwól mu się trafić. Właśnie nawet nie następny odcinek, jeszcze ten, tylko że po cięciu. Tak jest, ciśnij go bezimienny. A, 20 obrażeń, no to jest w sumie całkiem niezłe, minimalne obrażenia są. Szczególnie na postaciach, które nie oddają. O, miecz paladyna. Czy to jest... Ach. Gorsza broń, trochę gorsza niż moja. Nie powiem. Miecz paladyna, czarna ruda. Dziękuję bardzo. Miecz dwuręczny paladyna. I kolejny miecz paladyna. Pięknie udało się to ogarnąć. Moi drodzy, ja robię krótkie cięcie. Widzimy się wieczorem, żeby okraść jeszcze pewnie stare miasto. Czy górne miasto, bo tak to się zwie. Wydaje mi się, że warto by było tam po prostu odwiedzić te rejony. Tutaj jeszcze chyba... Gdzie my jesteśmy? A, czy my nie jesteśmy przy tych spalonych chatach? Oczywiście, że tak. Tu są jeszcze jakieś, proszę bardzo, zardzewiałe miecze, zardzewiałe topory. Węgle. Chyba skrzynka była, nie? Tak mi się wydaje, mikstura złoto. I kufer, ale w tym momencie mam już przeciążonego bohatera, więc może poczekajmy. Natomiast sprawdźmy, co dostaliśmy. Czarnorudy, miecz dwuręczny paladyna, naprawdę jest spoko. Okej, tytoniapkowy, szkatułka, spoko, fajne, sporo złota. Ale to na lepszy, następny dzień musi poczekać, żebyśmy to znowu mogli wydawać. Widzimy się po cięciu. No i moi drodzy, proszę bardzo, jestem po krótkim cięciu, strasznie tracę zdrowie, no ale już niestety taka pora. Dobra, moi drodzy, prawo, lewo, otwieramy drzwi, kuj ty drogi kolego i zgarniamy, proszę bardzo, kuszę straży, krótki miecz straży, bo tu są itemy do zgarnięcia, dlatego też tutaj przyszedłem. Co można tutaj zgarnąć? Prawo, lewo, no i można zgarnąć, proszę bardzo, krótki miecz straży i skórzany mieszek. Hello, ten skórzany mieszek to ja bardzo bym chętnie otworzył. Proszę bardzo, krótki miecz straży, zardzewiały, krótki miecz. To szału nie robi, ale udźwig mi strasznie tutaj, no niestety... Strasznie mi zwiększyło obciążenie, więc muszę tego się jak najszybciej pozbyć. Jednak, żeby się tego jak najszybciej pozbyć, muszę także tutaj pogadać z Moe. Cześć, stary. Bo przede wszystkim... Znaczy nie muszę, ale chcę go okraść. Dziękuję, kolego. Proszę bardzo. 30 sztuk złota zawsze na pro. Przydatkowo ekstra padł. No, same plusy. Where minus, nie? Ja nie widzę totalnie minusów. No i też biegam sobie Pablo kradziony, więc spoko loko. Tu jeszcze gdzie? Czy już kupcy przestali handlować? Tak, przestali handlować. Rengaru. Ty. Dzieci niełatwa, to kradniemy. Proszę bardzo, 5 sztuk złota. No drobne, ale zawsze drobne. Grosz do grosza będzie kokoszek, jak to mówią. Pokaż mi swoje towary. No właśnie, co my tutaj mamy? Zardzewiały krótki miecz, kusza straży. Jeżeli on tego nie widzi. Krótki łuk i kusza straży, proszę bardzo. To chyba też. Chyba, że mogę to sprzedać Haradowi. No to tutaj się jeszcze zastanowimy. Natomiast dziękuję za współpracę. Miło się z tobą robi interesy. Bardzo miło się robi. Co jeszcze tutaj byśmy okradli? A no jeszcze mam. O, tu strażnik miejski, ale nie mogę go okraść. Widzę, że poszli sobie i tutaj zostawili konie na betonie. Nic nie ma. Po prostu pusto. Tu coś jest. Drzwi. Proszę bardzo. Lekki miecz dwuręczny. Dobre to? Siła 70, a i tak mam za mało siły. W ogóle jak zdobędę poziom, moi drodzy, absolutnie idziemy w siłę. Absolutnie na 100% idziemy w siłę.
Tego jestem w 100% pewny. Dobra, teraz tak. Tutaj, póki nie ma, jest jeden strażnik miejski. Bardzo fajna sprawa. I teraz co zrobić? Wleźć tutaj trzeba. Ten sobie czyta. Bardzo dobrze. A teraz musimy zrobić tak, przejść, żeby on nie ogarnął, że my tu jesteśmy. Żeby nie ogarnął, nie? I pracuje niemal przez cały dzień. Proszę bardzo. Nie, nawet się nie domyślił. Nie domyślił się w ogóle, że tu jesteśmy. A ja kradnę, okradam po prostu. I chodzę jak na po prostu na moich paluszka tutaj. Proszę bardzo. Nie. Ty, jeszcze tutaj są jakieś skrzydełka. Aj, odwrócił się już teraz. Dobra, Salandrilu, kradzież mieszkań będzie prosta. Nie potrafi niczego zatrzymać. Ach, pięknie, klucz do kufra, dziękuję ci, mój drogi. Skrzydła krwiopijcy. Spoko, tylko nie zgarnę tego. Pracuje niemal przez cały dzień. Naprawdę to interesujące. Teraz każdy już o tym mówi. Dobra. Ktoś musi pracować. Czy się uda? Słyszałem coś. On dalej sobie czyta. Nawet nie ogarnie, że ja tu jestem. A będzie jeszcze gorzej. I pracuje niemal przez cały dzień. Dalej nie ogarną. To opowiada takie rzeczy. Mikstura i złoto. No cóż, stary. Było, minęło. Pa, pa. Nie wierzę w to. Pa, pa. Co to za mikstura? Ekstrakt leczniczy, ekstrakt many i hajsiwo. 2000 hajsiwa. No cudnie, pięknie. Ja po to jeszcze tutaj wrócę. Tylko kurde. O, udało się. Nie ogarnęli. Piękna sprawa. Ej, zajumałem wszystko. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Tu już niewiele mamy. Jeszcze jakieś tam roślinki są gdzieś. Coś jeszcze się gdzieś znajduje. No ale tutaj co? Ja chciałem opędzlować. To w sumie opędzlowałem. Wam, bo mi do niczego nie był potrzebny. A, dobra, bo jeszcze tutaj został miejscówka paladynów. No dobra, no to ją też jeszcze okradnę. No i przy okazji mogę wejść tutaj chyba. Cześć. Strażnicy bramy, 700 expa macie. Trochę tego jest, ale cóż zrobić. Sędzia Larius. Chwila, czego chcesz? Jeśli masz jakąś sprawę, musisz się najpierw umówić. Kim jesteś? Kim jesteś? Jestem Larius, miejscowy gubernator. Chociaż w tym momencie może trudno w to uwierzyć, jestem najbardziej wpływowym człowiekiem w tym mieście. A więc ty tutaj rządzisz? Ja? No cóż, w chwili obecnej mam związane ręce. Dopóki Lord Hagen nie opuści miasta, to on sprawuje władzę. Jak leci? A co cię to obchodzi? Dopóki w mieście przebywają paladyni, Lord Hagen sprawuje tu władzę. Okej, dobra, to... A sędzia? A, ty z tobą już pogadałem, a jeszcze jedna opcja dialogowa jest z tobą. Nie chciałem przeszkadzać. A jednak przeszkadzasz! Wynoś się stąd! No dobra, to w takim razie, Diolo, tutaj nie ma nic więcej. Czy tutaj jest coś więcej? O, jeszcze tutaj jest Cornelius. Nie mam żadnej opcji dialogowej z nim. Tu coś jest? Ktoś przybiegnie? Trochę wyrąbane mają, nie uważacie? Patrzcie, totalnie wyrąbane. Totalnie jakby w ogóle nie ogarnęli, że ja tutaj jestem i sobie zajumałem parę rzeczy. Tu też.
Kurde, łatwiej ratusz okraść niż jakiekolwiek inne miejscówki. Naprawdę, po prostu masakra, co wy tutaj odpierdzielacie, ale to wasza sprawa. Tak wyglądają statystyki mojej postaci na chwilę obecną, moi drodzy, bo kończymy dzisiejszy materiał. Tak też wyglądają zadania, tą paczuszkę pełną ziela skończymy w przyszłym materiale, bo wydaje mi się, że mogę. Handlarz bronią dla bandytów też bym chciał skończyć w przyszłym odcinku. Może człowieka z opaską na oku zrobimy, przynajmniej częściowo. Zobaczymy, co mi się tutaj uda. Tak wyglądają ostatnio zdobyte przeze mnie przedmioty. Ja to wszystko poukrywam w swojej skrytce, chociaż te srebrne talerze to może razem posprzedajemy w przyszłym materiale. I te zardzewiałe miecze jakieś też bym to posprzedawał. Może uda mi się zbliżyć trochę do kolejnego poziomu, też zdobywając odpowiednio sporo doświadczenia. Za dzisiaj wam dziękuję, słyszymy się w kolejnym filmie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz pod materiałem. I dzięki, że ze mną jesteście. Trzymajcie się, cześć.